Targówek to dzielnica, która bez cenzury dała ludziom powiedzieć o tym, jaka jest naprawdę, no i co. I wyszła cała prawda o Targówku i wyszedł pierwszy festiwal twórczości komórkowej. To jest pierwsza taka dzielnica we Warszawie, może w Polsce. A tu są dwaj ludzie, którzy zrobili najlepsze filmy, a jeszcze do niedawna nawet ujęcia jednego w życiu nie nakręcili. To jest Nikita Koptiew, który wygrał główną nagrodę 600, statuetkę i komórę, że aż strach, jaka fajna. I oczywiście Maciek Okulus, on zrobił film o bloku. Posłuchajmy, co na ten temat mają do zadania. Strzeliłem filmik o bloku, o moim małym Manhattanie na Brudnie. Obejrzyjcie to. Ja nagrałem film o cmentarzu, porównałem cmentarz do bloku. I tak powstała dzielnicowa, osiedlowa telewizja komórkowa. Możesz się przyłączyć do nas oczywiście, człowieku, jeśli jesteś z Targówka, znasz swoją okolicę, znasz swoją ulicę, swój blok, dach i piwnicę, to przychodź do nas i się po prostu... To się nie wstydź i pokaż tyce. Okej.